Pokażę Wam dzisiaj, jak w prosty sposób ze składników, które można znaleźć w domu, w kuchni albo w łazience, wykonać sztuczny śnieg. Do naszego pierwszego przepisu będziemy potrzebować szklankę mąki ziemniaczanej, podobną ilość pianki do golenia, mniej więcej na oko dodajemy podobną ilość i odrobina płynu do mycia naczyń, tak ze dwie łyżeczki. Płyn najlepiej jakby był biały, żeby nam ten śnieg został w takim kolorze właśnie białym, ale jeżeli będzie kolorowy, to najwyżej nasz śnieg będzie lekko różowy albo lekko zielony. I teraz to wszystko mieszamy. Jeżeli będzie za mało pianki, to ja jej będę po prostu pomału dodawać do naszego śniegu. Na początku możemy sobie mieszać łyżką, a potem najłatwiej wziąć to w rękę po prostu. Jeszcze troszeczkę pianki. I myślę, że mogę już spróbować wymieszać to ręką. Bardzo przyjemny w dotyku. Delikatny taki puchaty śnieżek. I intensywnie pachnący od pianki i od płynu do naczyń. Bardzo dobrze się lepi. Także można z niego ulepić na pewno bałwana, małego bałwanka. Delikatny, dobrze lepiący się, lekko wilgotny, całkiem fajny sztuczny śnieg. Zobaczymy, czy się lepi. Lepi się, więc na bałwana się nadaje. I do takiego sztucznego śniegu możemy sobie dodać jakiś barwnik spożywczy, albo właśnie jak mamy kolorowy płyn do mycia naczyń, to on nam też się zafarbuje ten śnieg na jakiś delikatny kolorek pastelowy. A możemy też dodać brokatu, żeby się błyszczał jak śnieg prawdziwy. Troszkę brokatu, możemy jeszcze pomieszać z tym brokatem. I się pięknie błyszcza. Nasz drugi przepis składa się z torebki sody oczyszczonej i odrobiny wody. Wodę będziemy sobie dolewać pomalutku i mieszać. Jak za mało, to znowu troszkę dolewamy. Jeszcze troszeczkę. O, myślę, że już wystarczy. Możemy sobie to w rękach przemieszać. Bardzo przyjemna konsystencja takiego mokrego śniegu i nawet jest zimny w dotyku. Jeżeli nie macie w domu większej ilości sody oczyszczonej, możecie zamiast niej użyć mąki ziemniaczanej. Tu jest około szklanki mąki. I też będziemy sobie pomału dodawać do niej piankę do golenia. Na początku mieszam łyżką. Zdecydowanie za mało pianki. Bo łatwiej będzie ręką. I łączymy oba składniki. Bardzo puszyste. Troszkę mokre. Efekt bardzo podobny w dotyku. Może troszkę delikatniejszy jest niż ten poprzedni. Musimy tak troszeczkę go porozgniatać, żeby on nam się chciał lepić, bo cały czas ta pianka jest taka puchata za mocno. O, już widzę, że nam się ładnie zaczyna robić taki sypko lepiący. Sprawdzimy, czy wychodzi kula. Wychodzi piękna kula. I też możemy sobie do takiego śniegu
dodać odrobinę brokatu, żeby się błyszczał jak prawdziwy śnieg. Kolejny przepis składa się z sody oczyszczonej. Ja tu mam około 5 torebek, do której będziemy dodawać pianki do golenia. I też tak najpierw troszkę mniej. O, nie chce nam lecieć. Dodamy sobie mniej więcej tyle, ile mamy sody. Ja to pomieszam. Już widzę, że na pewno mam za mało pianki, bo jest to cały czas sypkie. Zaczyna się robić puchate. Jeszcze może troszkę pianki. Jeszcze chyba za sypkie. Spróbuję to teraz pomieszać ręką. Bardzo przyjemne w dotyku. I taki śnieg można przed zabawą, po zrobieniu, a przed zabawą na pół godziny wstawić do lodówki, żeby on rzeczywiście zrobił się zimny. I wtedy nam bardzo fajnie imituje prawdziwy śnieg. Świetny jest w dotyku. Jednocześnie lepki i sypki. Sprawdzę, czy da się ulepić kulę. Da się kulę ulepić. A jednocześnie możemy nim sypać jak takim świeżutkim śniegiem puchatym. I też do takiego śniegu możemy sobie dosypać jakiegoś brokatu. Na przykład takiego białego. No już teraz wygląda jak naprawdę piękny, zmrożony śnieg.